Dzień dobry. Teraz już wiecie, kto jest kim, bo widzieliście na ekranie. Nim przejdziemy do rozmowy o książce, chciałam porozmawiać z wami i zaproponować wam taką szybką zabawę na początek. Zabawę, która nas trochę wprowadzi w temat rozmowy i tym samym temat naszej głównej bohaterki, czyli książki mającej tytuł Wiola i Niebieski. Proponuję, żeby wszyscy wstali na chwilę przy swoich krzesłach. Jedno pytanie dla wszystkich i zaraz powiem, jak się w nim odnajdziemy. Czy uważasz, że jeśli dziewczyna siedzi w ławce w szkole z chłopakiem, a chłopak z dziewczyną, to przegrali, to mają pecha. Jeśli tak, usiądź. Okej. Porozmawiamy o tym króciutko. Może najpierw ta grupa, która usiadła. Ty usiadłaś, powiesz nam, dlaczego fajniej jest twoim zdaniem, kiedy dziewczyna siedzi na lekcjach z koleżanką, a nie z kolegą. Kto chciałby o tym powiedzieć? Słuchamy. Bo też zależy z jakim chłopakiem siedzisz. Pewnie zależy to też, z jaką dziewczyną siedzisz, prawda? Czy jesteś z nią bliżej, czy nie? Okej, świetnie. Dzięki. Kto jeszcze chciałby o tym powiedzieć? Słuchamy. Bo z dziewczynami nie da się pogadać. Okej, dziękuję bardzo. A teraz grupa, która stoi i uważa, że równie fajnie jest siedzieć z dziewczyną, jak i z chłopakiem. Moglibyście o tym powiedzieć? Słuchamy. Nie wiem. Nie wiesz. A z kim siedzisz w ławce na lekcjach? Filipem. Z Filipem. Dobrze. To teraz z twoim ulubionym kolegą. Brawo. To teraz mam prośbę, żeby usiedli wszyscy chłopcy, dziewczyny. Dziewczyny stoją, jeśli mogę was poprosić. I dziewczyny, prosiłabym, żeby usiadły tylko te z was, które uważają, że zabawy piłką są wyłącznie dla chłopaków. Dziewczyny nie bawią się piłką. Czy jest jakaś dziewczyna, która siadła? Okej, dobrze. Jak masz na imię? Marysia. Dlaczego tak myślisz? Czym wolisz się bawić? Okej, świetnie, malujesz. No to myślę, że to spotkanie jest dla ciebie, bo nasz gość też maluje i rysuje. Pięknie. A dziewczynki, które stoją, któraś z was gra na przykład w nogę? Gracie w nogę, super. Grasz z chłopakami czy z dziewczynami? Z chłopakami i dziewczynami, pięknie. Tylko chłopaki. I ty jako jedyna dziewczyna. Nieźle. Bardzo wam wszystkim dziękuję, dziewczynki. Usiądźcie teraz i ostatnie pytanie teraz dla grupy męskiej. Faceci, jeszcze macie, mam nadzieję, jakieś sił, żeby wstać. I pytanko dla was. Wstawaj, Igor. Świetnie, Igor. Uwaga, pytanko jest takie. Czy uważasz, że, jak to śpiewają w jednej piosence, chłopaki nie płaczą? Jeżeli uważasz, że chłopaki nie płaczą, siadaj. Dobrze, zdania są podzielone. Najpierw ta grupa, która stoi. Chłopcy też płaczą w takim razie. W jakich sytuacjach chłopcy płaczą? Jeszcze raz? W trudnych sytuacjach, jasne. Okej, namyśliłeś się i wstajesz. Igor, mówisz, też czasem płacze, prawda? Wbrew temu, co śpiewają w piosenkach i czasem mówią, nie bądź bezsalala, nie płacz. Przecież wszyscy czasem płaczemy. Powiedziałeś, że w trudnych sytuacjach. Okej. Na przykład jak ktoś kogoś przywali. Właśnie, na przykład kiedy ktoś zrobi nam przykrość, albo nas uderzy, tak jak powiedziałeś, albo zrani nas słowem. Kiedy jeszcze? Na przykład, jakieś bolesne miejsce, tak. Kiedy jeszcze chłopcy płaczą? Kiedy przegrają w Fortnite'a. Oczywiście. Bardzo wam dziękuję. I w Minecraft'a. Jasna sprawa. Dobrze, bardzo dziękuję. Siadamy wszyscy. Kiedy jeszcze? Na przykład, jasne.
Być może. Kiedy jeszcze? Jak są szczęśliwi. Bardzo się cieszę, że o tym powiedziałaś. Jak masz na imię? Prawda? Czasem płaczemy także wtedy, kiedy jesteśmy szczęśliwi. Płaczemy ze szczęścia. Dzięki. I ostatni głos. Tak, ty. Ja powiem, rozumiem. Jednak bardzo silnie osadzona w grach grupa. I ostatni głos już naprawdę. Jak zaczynam stał się uderzy. To też się może zdarzyć. Bardzo wam dziękuję. Myślę, że to wprowadza w temat naszego spotkania. Już teraz się tutaj burzy myśli wyciszamy. Rozmawiamy dzisiaj o książce włoskiego pisarza, rysownika, architekta, też prezentera radiowego, który ma 52 lata. Zobaczycie go na ekranie. Teraz bardzo intensywnie o nas myśli, nie mógł się z nami połączyć, ale wczoraj nagrał dla nas odpowiedzi na pytania. Więc będziemy mieć frajdę być z nim tutaj zaraz w pewnym sensie na ekranie. Matteo urodził się w Weronie, studia skończył w Wenecji, czyli mieście, o którym na pewno słyszeliście, słyszałyście, tym mieście na wodzie, po którym pływa się gondolami. Nie słyszeliście? Zobaczcie dzisiaj zdjęcia z Wenecji. Byłeś w Wenecji, no właśnie. Ja tej książki bym nie przeczytała, gdyby nie Kasia Skórska, która jest tłumaczką z języka włoskiego. Nie przeczytałabym jej, bo nie znam włoskiego. Czy ktoś z was uczy się włoskiego? Nie. Jedna łapka w górze. W takim razie, co by na to, żebyśmy poprosili Kasię o taki bardzo szybki kurs i nauczyli się z nią trzech słów, tak żebyśmy mogli powiedzieć Matteo, chociaż to nagranie. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Chociaż po włosku mówimy dzień dobry do pewnej godziny, tylko do jakiejś godziny drugiej, czyli my jeszcze się mieścimy, bo po obiedzie już mówimy dobry wieczór. Okay. Dzień dobry to jest buongiorno. 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 Tylko bez dzi, tylko takie dży tam jest. Buongiorno. 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 A już po obiedzie mówimy buonasera. 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 No i co ciekawe, na dzień dobry i na do widzenia mówimy to samo. Czyli jak wchodzimy do sklepu, mówimy buongiorno i wychodzimy ze sklepu, mówimy też buongiorno. Tak? Czyli dobrego dnia. Bonjour, po francusku, bardzo podobne, tak? Bo to jest dobry dzień, dobrego dnia. Możemy też powiedzieć na do widzenia arrivederci, czyli do zobaczenia. To jest tyle. Arrivederci, umiecie powiedzieć, tak? Arrivederci. Arrivederci. No, fajny jest włoski. Ja polecam do nauki, bo łatwo się go nauczyć. Tam jest bardzo dużo podobnych dźwięków do tych, które występują w języku polskim. Polacy bardzo łatwo i szybko uczą się języka włoskiego do pewnego etapu, bo potem się zaczyna robić trudne. Ale tak, żeby pojechać, być we Włoszech, sobie pozamawiać w restauracji, porozmawiać z kimś, to jest język bardzo przyjazny, a Włosi bardzo cenią to, jeśli my umiemy mówić po włosku. Bo niekoniecznie mówią w innych językach niż język włoski. Nie bardzo się uczą angielskiego, nie bardzo się uczą innych języków. Niby się uczą, ale jakoś im ta nauka dosyć trudno przychodzi. I bardzo lubią, kiedy ktoś, jak pojedzie na przykład do Wenecji, jak kolega był, tak? Który z kolegów był? Ty byłeś, tak? W Wenecji. No właśnie, oni bardzo lubią, żeby powiedzieć do nich buongiorno i już inaczej wszystko wygląda. Dobrze, drugie takie słowo ważne to chyba dziękuję, prawda? Zdecydowanie. Dziękuję po włosku. Co? Grazie. Grazie. Grazie, tak. Grazie. Grecja, tak. Dobrze sobie kojarzyć na początku. I pewnie takie słowo ważne z naszej perspektywy dzisiejszej, książka. Książka, no. Tutaj jest coś, zaczynam schody, bo musimy powiedzieć chyba z rodzajnikiem. A rodzajnik to jest coś, ale musimy uczyć się niemieckiego, to wiecie co to są rodzajniki. Uczycie się niemieckiego? To jest coś, co wskazuje na rodzaj, tak, danego rzeczownika, tak jak mówili. Libro to jest książka, ale jest książka jest rodzaju męskiego, po polsku jest rodzaju żeńskiego, a po włosku jest rodzaju męskiego, il libro, w związku z tym... To co, powtarzamy? 3, 4. Il libro. Il libro. To chyba na piątkę się nauczyliśmy. No, tak. Super. Więcej niż trzech słów. Ottimo. Perfetto. Bardzo dziękujemy za ten przyspieszony kurs, Kasiu.
I teraz przechodzimy już do tej części, która myślę, że dla nas wszystkich, dla was, dla mnie jest najciekawsza, to znaczy do odpowiedzi i do takiej może trochę nudnej, ale jednak rozmowy z pisarzem. Nie wiem, czy kojarzycie żonę brytyjskiego następcy tronu, księżną Kate. Pewnie ją gdzieś widzieliście w telewizji, prawda, albo na okładkach gazet. Kiedy była w ciąży i kupiła niebieski wózek, to dla wszystkich było jasne, że Kate urodzi chłopca. No bo przecież niebieski jest kolorem chłopców, a różowy dziewczynek, prawda? No właśnie. Czy naprawdę tak jest? Viola, czyli bohaterka tej książki, bardzo lubi niebieski i ma na przykład niebieską hulajnogę i w ogóle jest dziewczyną, która jeździ na hulajnodze. Chociaż może niektórzy chcieliby, żeby siedziała cichutko i rysowała. Chociaż są też dziewczyny, które uwielbiają malować i rysować. Ja to w pełni rozumiem, też do nich należę. O tym właśnie mówi książka naszego gościa, który ma trzy córki. Jedna z jego książek o byciu tatą była 8 lat temu bestsellerem. Czym jest bestseller? Świetnie, to jest książka, która się bardzo dobrze sprzedaje. Czyli jedna z jego książek była rzeczywiście rozchwytywana. I tak czuję, że z tego doświadczenia bycia tatą wyrasta też ta książeczka. Myślę, że zaraz się o tym dowiemy. Myślę, że byłoby nieźle, gdybyśmy najpierw spytały Matteo Bussoli, bo tak się nazywa autor tej książki i gość naszego spotkania, dlaczego zdecydował się napisać książkę na ten temat? Właściwie jest sporo książek o kolorze niebieskim chłopców i różowym dziewczynek. Na przykład po polsku jest taka książka Mój cień jest różowy, może nawet można ją tutaj gdzieś znaleźć na półkach biblioteki. W wielu językach świata powstały takie książki, ale interesujące jest to, jakie na ten temat ma właśnie oryginalne spojrzenie gość naszego spotkania, więc zadajmy mu pytanie, dlaczego zdecydował się podjąć ten temat, mimo że wcześniej już o nim pisano. Posłuchajmy, co mówi Matteo Bussola. Ciao a tutti, io sono Matteo Bussola, lo scrittore di Viola e il Blu, e sono qui con grande piacere per rispondere alle vostre domande. Allora partiamo dalla prima, che cosa mi ha spinto a scrivere Viola e il Blu? Allora diciamo che ci sono solo due cose che sono in grado di fornirmi l'energia per farmi scrivere un libro. La prima è l'amore per qualcosa, quando mi interessa molto qualcosa, e la seconda è quando sono molto arrabbiato nei confronti di qualcosa. E diciamo che gli stereotipi di genere, che io stesso ho subito da piccolo, che ho visto in azione anche nella vita delle mie bambine, sapete appunto tutte quelle cose dei giochi in teoria solo da maschi e quelli in teoria solo da femmine, la cosa dei colori, oppure quando a un bambino si dice che non deve piangere, non può piangere perché deve fare l'ometto, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti questi sono esempi di stereotipi. Ecco, mi hanno sempre dato profondamente fastidio. E quindi ho pensato che scrivere un libro potesse essere un buon modo per provare a capire come si formino, da dove arrivino e come magari possiamo fare tutti insieme per provare a combatterli. To ja przetłumaczę teraz w imieniu Matteo. Tak, ktoś słusznie powiedział, że bambino to chłopiec po włosku, natomiast bambina, no niektórzy myślą tylko bambino, że to dziecko. Nie, to jest dziecko płci męskiej, bambino. A bambina to jest dziewczynka, czyli właśnie małe dziecko płci żeńskiej. Dobrze, to teraz mówię w imieniu Matteo. Cześć wszystkim, bardzo się cieszę, że jestem tutaj dziś z wami. Matteo Bussola, autor książki Viola e il Blu po włosku, czyli Viola i niebieski. I chciałabym wam opowiedzieć, dlaczego właśnie, co spowodowało, że napisałam tę książkę. Więc w moim życiu są dwie takie sprawy, które popychają mnie do napisania jakiejś książki, czy w ogóle do jakichkolwiek działań, które podejmuję. Z jednej strony to jest miłość, jakieś moje upodobania, to jeśli coś szczególnie mi się spodoba i chcę to potem wyrazić. A drugie takie uczucie, które mnie pcha do tego, żeby coś zrobić, to jest złość. I tutaj właśnie złość, złość na te stereotypy, popchnęła mnie do tego, żeby tę książkę napisać, tak? Złość na stereotypy dotyczące
dominujące płci, z którymi musiałam zmagać się od dziecka, z którymi zmagają się teraz moje córki, bo mam 3 córki. Wszystkie te rzeczy, o których wiemy, prawda? Czyli właśnie podział kolorów, że różowy tylko dla dziewczynek, niebieski tylko dla chłopców, że niektóre zabawy są tylko dla dziewczynek, inne są tylko dla chłopców i tak dalej. To wszystko, z czym musimy zmagać się na co dzień. No więc uznałem, że być może napisanie książki pozwoli mi zrozumieć, skąd biorą się stereotypy i jak należy z nimi walczyć. Bardzo dziękujemy. Stereotyp to być może jest dla Was nowe słowo, to jest taki uproszczony pogląd na jakiś temat. Na przykład właśnie, że niebieski jest dla chłopców i że chłopcy bawią się tylko samochodami, a że dziewczyny bawią się lalkami i dla nich jest brzuch. To jest stereotyp. Znacie taki tom albo film Mikołajek? Tak. Znacie Mikołajka? Niektórzy tak. No właśnie. Jedno z moich ulubionych opowiadań z tego tomu ma tytuł Ludeczka i do mamy tego głównego bohatera, Mikołajka, przychodzi koleżanka i przyprowadza swoją córkę. Mikołajek na początku nie jest specjalnie zadowolony, bo właśnie wydaje mu się, że Ludeczka, tak ma na imię ta dziewczynka, będzie się w niego potwornie nudzić. Tymczasem okazuje się, że Ludeczka jest zafascynowana jego samolotem i że piłka rzuca tak mocno, że Mikołajek jej nie docenił i Ludeczka aż dorzuciła do budynku naprzeciwko i podbiła w nim szybę. Zresztą obie mamy, kiedy zobaczyły to zniszczenie, były pewne, że to Mikołajek, no bo przecież hej, dziewczyny nie bawią się piłkami, prawda? No właśnie, czasem się bawią piłkami. Więc zapytajmy jeszcze Mateo dalej o te stereotypy, czyli takie uproszczone poglądy na jakiś temat. Co one wprowadzają złego do naszego życia? Co jest w nich krzywdzącego? Allora, una cosa interessante sui stereotipi che va detta, no, e che testimonia proprio che in questi stereotipi c'è qualcosa che non va, è che in realtà gli stereotipi in natura non esistono. I bambini e le bambine quando nascono non ce li hanno gli stereotipi. Se voi vi ricordate di quando eravate molto piccoli o se avete fratellini piccoli, vi ricorderete che i bambini e le bambine da piccoli giocano indifferentemente con tutto. Giocano con i soldatini, con le macchinine, con le pentoline, a travestirsi, ad arrampicarsi sugli alberi, ad andare in bicicletta, con le bambole e non stanno a guardare tanto a distinguere tra giochi da maschi e giochi da femmine. Che cosa succede però poi? Succede che siamo noi adulti che cominciamo ad abituare sempre di più le bambine a giocare preferibilmente con le pentoline o con le bambole o a travestirsi da principesse e i maschi invece cominciamo ad abituarli sempre di più a giocare con giochi un po' più ruvidi, no? Quindi a giocare con le pistole, a travestirsi da supereroi, ad arrampicarsi in alto sugli alberi, a fare giochi magari anche un po' più energici, un po' più violenti. Ed ecco che in questo modo, come dire, una prima distinzione è già tracciata, no? Le bambine cresceranno convinte che a loro, anche quando saranno grandi, spetteranno di più le questioni relative appunto agli abiti, alla bellezza, al far da mangiare, e i bambini invece cresceranno più convinti che a loro spetteranno maggiormente le questioni legate alla forza fisica o a tutti quei lavori che possono permettere loro di essere un po' più indisciplinati e liberi. Ecco, queste cose si chiamano appunto stereotipi di genere e non sono un fatto naturale, ma sono un fatto culturale. Li apprendiamo, cioè, attraverso la nostra crescita, attraverso la cultura in cui viviamo immersi. Questa in realtà per noi è una buonissima notizia, perché se sono un fatto culturale vuol dire che laddove noi non considerassimo questi stereotipi più adatti a descriverci come persone o a descrivere i tempi che viviamo, beh, allora, visto che dipendono da noi, essendo un fatto culturale, li possiamo cambiare. No, Mateo dużo i szybko powiedział. Dobrze, to tak, powiedzmy sobie tak, rzeczywiście jest coś takiego, no coś do końca nie działa tutaj, prawda, nie przynoszą nic dobrego te stereotypy. No ale dlaczego tak jest? Bo jeśli sobie pomyślicie, to w zasadzie one nie występują w naturze, tak? I kiedy się rodzimy, kiedy jesteśmy bardzo mali, kiedy dzieci są bardzo małe, one jeszcze nie
nie rozumieją, że mają się bawić tylko samochodzikami albo tylko lalkami, że chłopcom nie wolno bawić się w gotowanie, a dziewczynkom nie wolno grać w piłkę. To jest coś, co zostaje z czasem narzucone przez osoby dorosłe, tak? Bywa, że przecież w przedszkolu małe dzieci biorą samochodziki, nimi się bawią, chłopcy z kolei bawią się wózkami dla lalek i nikt nie ma z tym kłopotów. Dopiero dorośli zaczynają to korygować i mówią, nie, ty jesteś dziewczynką, powinnaś się bawić w kuchnię, powinnaś się bawić lalkami, powinnaś ładnie się ubierać, ładnie zachowywać i tak dalej. Natomiast chłopcy bawią się w gry takie, czy w zabawy różne, które wymagają nieco więcej energii, spinają się na drzewa, bywa, że bawią się pistoletami albo superbohaterów. To wszystko się, prawda, ten podział przychodzi później, tak? Czyli wtedy dochodzi do jakiegoś takiego rozróżnienia, co jest dobre dla chłopców, co dla dziewczynek. Ale to nie jest coś, czym my się w zasadzie rodzimy, co jest naturalne. To jest coś, co jest nam kulturowo narzucone. I teraz jest to w zasadzie dla nas dobra wiadomość, tak? Bo skoro jest to kulturowo narzucone, jest to kwestia związana tylko i wyłącznie z naszą taką, a nie inną kulturą, no to możemy z nią walczyć, tak? Możemy spróbować coś z tym zrobić, jeśli nam to nie odpowiada. Mm-hmm. W jednej z scen w tej książce tata mówi do Violi, że jej mama jest inżynierem i za chwilę sam się poprawia i mówi, a właściwie inżynierką, tak jak ty wolisz o niej mówić. Więc zagadnijmy teraz Mateo o te właśnie dwie formy. O to, czy powiedziałby Kasiu o tobie, że jesteś tłumaczem czy tłumaczką, o mnie, że jestem poetą czy poetką, czy to jest w ogóle dla niego jakiś ważny temat? Allora, questa cosa sulle parole è un tema che mi sta molto a cuore. Sì, in Italia si comincia, già da un po', in realtà si usano sempre più spesso le declinazioni dei termini al femminile, anche di quei termini che non si sono mai usati. Quindi invece di sindaco, se il sindaco è una donna, si usa sindaca. Invece di avvocato si dice avvocata o avvocatessa. Invece di architetto, se il professionista architetto è una donna, si dice architetta e così via. Ora, che cos'è il problema? Che da noi, ma forse immagino anche da voi, non lo so, queste parole suonano un po' strane. Per esempio, sindaca in italiano continua a suonare un po', una parola un po' strana, quasi un po' buffa. Ministra continua a suonare un po' strana. Ma la ragione per cui queste parole ci sembrano strane non è perché non esistano, perché sono semplicemente la declinazione al femminile del corrispettivo maschile, ma è perché non le abbiamo mai usate fino a qui. E la ragione per cui non le abbiamo mai usate è perché quelle professioni in origine, il sindaco, l'architetto, il ministro, l'avvocato, sono nate come professioni solo da uomini. Perché le donne un tempo, da questa cultura appunto maschilista nella quale viviamo ancora immersi, non avevano tutte le possibilità degli uomini, erano costrette a stare in casa, a svolgere i lavori domestici, non potevano fare i lavori che volevano e quindi tutta la cultura in cui viviamo immersi era stata immaginata solo per gli uomini. Adesso che invece anche le donne sono libere di fare la professione che vogliono, di scegliere il lavoro che vogliono, secondo me è molto giusto che si chiamino con le loro professioni al femminile, perché il mondo si cambia anche e soprattutto attraverso le parole che scegliamo per nominarlo. Dobrze, to jest bardzo ważny dla mnie temat, w ogóle te słowa, których używamy dla nazywania, nie tylko właśnie, no w ogóle też przede zawodów kobiecych czy też męskich, tak? Te końcówki żeńskie są dla mnie czymś bardzo istotnym, to jest też coś bardzo na czasie we Włoszech. Coraz częściej używa się tych żeńskich końcówek, na przykład w nazwach zawodów, tak, mamy takie słowo, które Mateo tutaj przytoczył, sindaka, to jest po polsku burmistrzyni, bo sindako to jest burmistrz. Architekta to by była architektka, tak, czyli pani architekt, tak jakby, ale po polsku też już mamy te końcówki i możemy się nimi posługiwać. I teraz no, po włosku jest trochę problem, to jest ten sam problem, który dotyczy języka polskiego i być może już żeście o tym słyszeli na waszych lekcjach i o tych słowach trochę jakby nowych, ale tak na dobrą sprawę nie nowych, które wchodzą do języka.
czyli tych właśnie nazwach zawodów żeńskich. Otóż one trochę dziwnie brzmią, no bo trudno jest wymówić słowo architektka właśnie, no ta syndaka po włosku też brzmi dosyć dziwnie, burmistrzyni po polsku może mniej dziwnie, ale po włosku brzmi dosyć dziwacznie. I niektórzy się właśnie burzą, że nie, no bo to dziwnie brzmi, czasem śmiesznie, takie słowa jak ministra też Mateo wymienił. Po polsku też to jest pani minister, czy po polsku były różne propozycje ministra, ministerka. Co z tym słowem zrobić po włosku? Minister to jest ministro, ministra to jest pani minister, czyli ministerka, ministra po polsku. Dlaczego one dziwnie brzmią? One brzmią dziwnie, ponieważ te zawody były czymś zarezerwowanym dla świata mężczyzn. Dawno, dawno temu kobiety nie wykonywały tych zawodów, tak? No bo niestety bardzo długo miejsce kobiet było przy dzieciach, w kuchni, przy jakichś pracach domowych i tak dalej. Więc my jesteśmy nieprzyzwyczajeni do tego, że kobiety mogą wykonywać, a przecież wykonują już od dawna te zawody, od ponad, no właściwie od 100 lat, tak? I że obecnie możemy mówić o tym, że kobiety mają całkowitą swobodę wyboru, mogą wybierać, tak? Co chcą, jakim zawodem chcą się zająć, co chcą robić w życiu. My też powinniśmy je, te zawody, w odpowiedni sposób nazywać, bo możemy zmieniać świat również za sprawą odpowiedniej zmiany słów. Tata Wioli, tej dziewczyny z książki, tak jak autor tej opowieści, dużo czasu spędza w domu, no bo właśnie jest rysownikiem, malarzem, natomiast jej mama właśnie inżynierką. I znajdziemy tu taką scenę, w której jego kolega nazywa go, ale po to, żeby zrobić mu przykrość, mamuśką. Właśnie dlatego, że to on więcej czasu spędza z Wiolą i to on częściej na przykład gotuje. Więc spytajmy teraz poproszę Mateo o to, o jakich problemach dorosłych ludzi chciał opowiedzieć w tej książce. Allora, nel libro, sì, ho voluto parlare anche di molti stereotipi che riguardano gli adulti, perché purtroppo gli stereotipi non riguardano solo le vite delle bambine e dei bambini, ma anche quelle delle mamme, dei papà, degli uomini e delle donne. Vi faccio un esempio su di me. Io, per esempio, che è una cosa che ho messo anche nel libro, per il fatto che sono un papà molto presente nella vita delle nostre bambine, preparo loro da mangiare, preparo il pranzo tutti i giorni, vado a fare la spesa, le accompagno a scuola, eccetera, eccetera. Cioè, poiché svolgo tutta una serie di mansioni che normalmente è più semplice attribuire alle mamme, allora io non vengo chiamato papà, ma vengo definito un mammo. Un mammo è una parola che suona un po' buffa in italiano, un po' spiritosa, in realtà è una parola che nasconde un pregiudizio molto pericoloso. E cioè quest'idea che, per l'appunto, se tu sei un uomo o sei un papà e ti occupi dei cosiddetti lavori di cura, cioè aiutare le tue figlie nei compiti, preparar loro da mangiare, leggere loro le favole, oppure andare a fare la spesa, eccetera, eccetera, pare che l'unica maniera che siamo in grado, come società, di mettere in campo per permettere a quest'uomo o a questo padre di fare queste cose sia quella di far diventare una donna anche lui. Un mammo, per l'appunto, perché noi siamo abituati a considerare questi lavori di cura come una prerogativa delle sole donne o prevalentemente delle mamme. In realtà io, quando mi occupo delle mie figlie o faccio la spesa o cucino, rivendico di essere invece nel pieno del mio ruolo di papà. Questo pregiudizio, tra l'altro, è la stessa cosa di quando, per esempio, di una donna particolarmente sicura di sé, particolarmente energica, particolarmente determinata nel proprio lavoro, si dice, per esempio, non so se è un'espressione che si usa anche da voi, che è una donna con le palle. E cosa vuol dire? Che noi siamo in grado di consentire ad una donna di essere sicura, determinata, forte, eccetera, solo attribuendo le caratteristiche maschili. Invece io credo che in realtà tutti noi siamo forti o fragili, coraggiosi o sensibili, determinati o accoglienti o tutto quello che volete, indipendentemente dal nostro sesso di nascita o dal nostro genere. E quindi tutti dovremmo avere diritto ad accedere a queste sfumature e a queste possibilità. Mm-hmm.
Tak, w tej książce opowiadam też o pewnych sprawach dotyczących, takich stereotypach dotyczących dorosłych, z którymi muszą się zmagać i mamy, i tatusiowie, czyli i kobiety, i mężczyźni, tak? I właśnie jest w tej książce taki przykład, tak? Że ponieważ ja często mam trzy córki, zajmuję się córkami, często je odwożę do szkoły, gotuję, odbieram je ze szkoły, zawożę na dodatkowe zajęcia, no to właśnie zdarzyło się tak, że ktoś mnie nazwał po włosku il mammo, czyli ja to przetłumaczyłam jako mamuśkiem, tak? Taki mamusik, że to jest taki pan, który jest mamuśkiem, bo się zajmuje się swoimi dziećmi. No i to może się wydawać trochę takie zabawne, takie śmieszne, niby takie przezwisko, ale też jest to trochę niebezpieczne, tak? Bo to kryje w sobie jakieś takie uprzedzenie. Bo co to znaczy, tak? Skoro ja jestem mamuśkiem, to znaczy, że wszystko to, co robię przy moich córkach, to jak się nimi zajmuję, to jak dla nich gotuję, to, że z nimi chodzę, no to w zasadzie czyni ze mnie kobietę, tak? Bo tylko mamom wolno wykonywać tego rodzaju zadania. Natomiast ja, zajmując się moimi córkami, czuję się stuprocentowym tatą. Jestem po prostu ich tatą i robię to jako ich tata, a nie jako ich mama, nie w zastępstwie ich mamy. Również kobiety muszą się zmagać z takim stereotypem, bo kiedy pomyślicie sobie o tym, że są takie kobiety bardzo przedsiębiorcze, które odnoszą sukces zawodowy, robią karierę, bywa tak, że po włosku nazywa się je i po prostu też jest takie określenie, że nazywa się je kobietami z jajami, tak? Czyli takimi, które potrafią radzić sobie w życiu i też to jest taki, no powiedzmy sobie, atrybut męskości, jakby tylko kobiety właśnie energiczne, tylko mężczyźni w zasadzie mogli w ten sposób pracować, a kobiety już nie, a jak już, jeśli w ten sposób pracują, jeśli oddają się swojej pracy i są właśnie bardzo skuteczne, no to są już niemal mężczyznami. Natomiast ja, jako pisarz, też jako ojciec, jestem przekonany, że wszyscy jesteśmy zarówno silni, mocni, ale też mamy w sobie kruchość. Możemy być zdeterminowani, ale możemy mieć w sobie bardzo dużo łagodności. Te rzeczy się łączą i nie należy tego oddzielać. Mm-hmm. Dzięki, Kasiu. To powiem Wam, jak wyobrażam sobie ciąg dalszy tego spotkania. Poprosimy teraz może Kasię o to, żeby przeczytała nam fragment książki, a później zadamy jeszcze naszemu autorowi trzy krótkie pytania. Co Wy na to? Czy to jest dobry plan? Nie. Posłuchajmy książki. Tak. Dobra. Tak. Krótki fragmencik książki. Koniecznie. Nie chcecie książki słuchać? Dlaczego? Zobaczymy, kto zmieni zdanie. Kto nie chciał słuchać, a może mu się spodoba. Dajcie szansę książce. Mogę wam po polsku przeczytać. No. Dobra, po polsku będzie. Może być? Będzie. Tak. Okej. Okay. Ale pierwszy rozdział książki Biola i Niebieski nosi tytuł Biola. Uwaga. Znam pewną trudną dziewczynkę. Łatwo być trudną dziewczynką. Kiedy na przykład idziesz szybko rowerem i nie boisz się upadku, kiedy wolisz spinać się po drzewach zamiast bawić się w księżniczki, kiedy zakazują ci grania w piłkę, a ty nie rozumiesz dlaczego. Kiedy odnosisz wrażenie, że gdy proszą, abyś była grzeczna, to po prostu chcą cię uciszyć. Krótko mówiąc, ilekroć robisz coś innego, niż sobie życzysz. Może nawet to ty jesteś taką dziewczyną. Musisz jednak wiedzieć, że bycie trudnym właściwie nie zależy od tego, jakim się jest, a od tego, jakim cię widzą. Dzieje się tak, kiedy oczy innych chcą cię ubrać w kolory, które same sobie wybrały. Ta trudna dziewczynka, którą znam, ma 8 lat i nosi imię Viola. Na przykład swojemu imieniu, które oznacza fiolet, bardzo lubi niebieski. Viola zapisuje nazwy wszystkich kolorów wielką literą, bo dla niej są jak ludzie. Każdy jest jedyny w swoim rodzaju. Dlatego jest im ze sobą dobrze, nie czują się samotne, słyszałam, jak kiedyś powiedziała. Od tamtej pory ja zapisuję nazwy wszystkich kolorów wielką literą. Niebieski od zawsze jest jej najulubieńszym kolorem, bo to barwa morza, sicza i oczu jej mamy. Viola uwielbia go, kiedy jest jasny jak woda, ciemny jak wieczór, połyskliwy jak niebo lata. We wszystkich odcieniach. Czasem ktoś powie, że przecież nie może lubić niebieskiego. Niebieski jest dla chłopców, ty powinnaś lubić różowy, przecież jesteś dziewczynką.
Mówią tak dziewczynki, chłopcy, a czasem także dorośli. Zdaniem Joli wcale nie żartują. Powtarzają to przede wszystkim w szkole, gdzie codziennie zjawia się ze swoim błękitnym plecakiem. Albo zimą, gdy trochę się śmieją z lazurowego płaszczyka, który uszyła jej babcia. W szkole Wioli, a może również w twojej szkole, nie wolno pisać niebieskim długopisem. W zeszytach można pisać tylko czarnym długopisem, przekazała pani w pierwszej klasie. Nikt nigdy nie wyjaśnił dokładnie, dlaczego tak jest. Wiola mieszka na wzgórzu pełnym drzew, w żółtym domu z dużym ogrodem. W ogrodzie rosną trzy krzewy agrestowe i jeden pigwowiec. Ciekawe, dlaczego pigwowce, często zastanawia się Wiola, nazywają się chłopce, a kwitną na różowo. Agrest też, chociaż jego kwiaty są zarazem różowe i zielonkawe. Cóż, tej całej historii z kolorami, nazwami, z rzeczami dla chłopców i rzeczami dla dziewczynek Wiola nigdy dobrze nie zrozumiała. Pewnego dnia postanawia więc zapytać o to wszystko swojego taty, który z zawodu jest malarzem i na kolorach zna się jak mało kto. Jest maj, piątkowe popołudnie, na błękitnym niebie. Gdzieniegdzie widać białe chmury. Tata zajmuje się kwiatami gencjany w ogrodzie. Gencjana ma nazwę, jakby była dziewczyną. A przecież ich kwiaty są niebieskie. Ale kwiatom na szczęście nikt nie zwraca uwagi. Kwiaty mają inaczej niż ludzie, myśli Wiola. Kwiat może być taki, jak jest. Bardzo dziękujemy. Zapytajmy jeszcze naszego gościa, kto był pierwszym czytelnikiem tej książki, jeszcze nim ona została wydana. Czy ktoś ją przeczytał w maszynopisie, w rękopisie? Allora, i primi lettori, anzi le prime lettrici di Viola il Blu, mentre lo scrivevo, sono state le mie editor. La prima è stata Viola Cagninelli e la seconda è stata Maria Grazia Mazzitelli, che sono appunto le mie editor per il libro di Viola il Blu. Dopodiché io ho fatto leggere dei passaggi anche a mia moglie, che è una scrittrice, anche lei, per bambini, anche lei si chiama Paola Barbato, e qualche passaggio anche alle mie figlie. Proprio perché, siccome in Viola il Blu io andavo a parlare in prima persona come una bambina di 8 anni, quindi andavo a usare una voce anche femminile, mi interessava che quella voce femminile fosse autentica, risultasse come vera. E quindi il fatto di fare leggere queste pagine soprattutto a lettrici femmine, ecco, mi è stato molto utile per riuscire a calibrare quel tipo di voce, mentre invece la voce del papà di Viola, insomma, era molto simile alla mia, quindi lì avevo molti meno problemi. Tak, moimi pierwszymi czytelnikami były czytelniczki. Jako pierwszą książkę przeczytały redaktorki z wydawnictwa, następnie dałam przeczytać parę fragmentów mojej żonie. Moja żona jest pisarką, podobnie jak ja, nazywa się Paola Barbato. I również fragmenty czytały moje córeczki. Tak, ponieważ dziewczynka, która jest bohaterką tej książki, ma tak około 8-9 lat, a dla mnie było bardzo ważne, żeby ten głos tej właśnie dziewczynki wybrzmiał autentycznie, żeby ta dziewczynka była taką dziewczynką kwikości, więc opinia moich czytelniczek, a nie czytelników, tych pierwszych czytelniczek była dla mnie szalenie ważna, natomiast z dużo większą łatwością przyszło mi napisanie tych fragmentów, w których pojawia się tata Wioli i tego, co on mówi, no ponieważ to trochę ja jestem tatą Wioli. Mm-hmm. I na sam koniec chciałam spytać o coś, co mnie bardzo zastanowiło, nim przeczytałam resztę książki, bo ta książka otwiera się taką dedykacją dla moich krzywych roślinek. Dedykacją, czyli informacją o tym, komu on tę książkę poświęca. Dla moich krzywych roślinek. Poprośmy autora, żeby opowiedział nam o tym, jak rozumie te krzywe roślinki. I wtedy już się z nim pożegnamy i wtedy pożegnamy się też z sobą. Allora, la dedica del libro alle mie piccole piantine storte è una dedica che io ho fatto per le mie bambine ed è una dedica che nasce da un'immagine che mi è molto cara e che io ho incontrato proprio nel mio paese dove abito. Voi dovete sapere che nel paese dove abito, come in molti paesi, c'è un viale alberato molto lungo che porta verso il municipio e verso la chiesa.
E quando hanno rifatto, hanno ripiantato gli alberelli nuovi in questo viale, sapete che quando gli alberi sono molto piccoli, affinché possano crescere diritti, quando sono ancora troppo esili, no, perché il vento potrebbe piegarli, viene costruita loro attorno una specie di gabbia di legno. E il tronco dell'albero viene legato con dei legacci molto resistenti. Beh, che cosa è successo? È successo che uno di questi alberi, non si sa come, è cresciuto diritto fino a un certo punto, poi si è piegato, è riuscito ad aggirare questa gabbia di legno e a crescere in fuori storto così. È cresciuto a S, praticamente. E questa cosa mi ha sempre fatto molto sorridere, ancora oggi quando lo vedo, perché mi sembra una bella immagine per descrivere la libertà. È come se quell'alberello avesse voluto dire: guarda, sai cosa c'è? Voi volete farmi crescere, diventare grande, indicandomi e scegliendo voi la mia direzione al posto mio, e io invece voglio crescere storto, voglio scegliere io la direzione con cui raggiungerò la luce del sole. E mi sembra che a volte sia così anche con le persone, soprattutto con i bambini e le bambine. Cioè, mi piacerebbe che lasciassimo loro la possibilità di crescere più liberi e scegliendo, che ognuno di noi possa scegliere, insomma, le proprie attitudini, le proprie passioni, la direzione che vorrà prendere, quello che vorrà diventare. Ecco, e quindi la dedica al libro, alle mie tre piantine storte, e una dedica per le mie figlie, affinché possano crescere il più possibile libere, affinché possano crescere il più possibile diventando non tanto quello che io mi aspetto come genitore, ma quello che loro desidereranno diventare. Perché se c'è un compito con il quale i bambini e le bambine vengono nel mondo, ecco, quel compito non è quello di soddisfare le nostre aspettative di genitori, ma è quello di riuscire a far fiorire la loro unicità. E questo è l'augurio migliore che io posso fare alle mie tre bambine e anche a voi. Dobrze, tak, to dedykacja dla moich przedokreślinek, to jest dedykacja dla moich córek. I skąd to się wzięło? To się wzięło z takiego obrazu, z czegoś takiego, co widziałam u siebie, mieszkam w małej miejscowości. W każdej takiej małej miejscowości jest jedna główna aleja, którą się zmierza do kościoła albo do jakiegoś ważniejszego urzędu. Ta alejka była wysadzona drzewami, ale w pewnym momencie wysadzono jakimiś nowymi drzewami. No, wysadzono nowe drzewa, które, żeby te drzewa mogły rosnąć prosto, obudowano takimi metalowymi klatkami. Tak, żeby rosły prosto, nie żeby się właśnie wykrzywiały, żeby nie złamał ich wiatr. No, ale mimo wszystko, jedno z tych młodych drzew, które tam sobie rosły, urosło krzywo. Ono do pewnego momentu, na wysokości tej klatki jeszcze rosło prosto, a potem się skrzywiło w prawo, potem nieco w górę i ostatecznie przyjęło kształt tak jakby litery S. I tak samo jest, że tak powiem, dla mnie było, myślę, że to trochę wygląda podobnie z ludźmi, prawda, z różnymi osobami, także chciałbym też, życzę sobie tego, tak, życzę sobie też tego, żeby moje córki również rosły prosto, żeby również rosły, przepraszam, mogły rosnąć krzywo, żeby miały tę wolność wyboru, że jeśli będą chciały rosnąć prosto, to mogą rosnąć prosto, jeśli będą chciały z kolei gdzieś skręcić, no to będą mogły rosnąć krzywo, tak? I właśnie o tej swobodzie wyboru mówi ta dedykacja, że tego właśnie sobie życzę, żeby niekoniecznie one były takie, jak ja sobie wyobrażam, tylko żeby każda z nich obrała taką swoją wolną, swobodną drogę. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy Wam. Myślę, że różnym osobom się tutaj należą brawa. Bibliotece, Kasi za piękne tłumaczenie, Arturowi za wydanie tej książki, Waszym paniom za pomysł, żeby tu z Wami przyjść i wreszcie Wam wszystkim za cierpliwość i uwagę na tym spotkaniu. To co? Żegnamy się brawami? Tak.